Antykwariat Atticus przedstawia Franciszek Żwirko, pilot wojskowy, oraz Stanisław Wigura, pilot cywilny i inżynier, jeden z twórców polskiego samolotu RWD, zginęli 85 lat temu, 11 września 1932 roku w katastrofie lotniczej. Ich samolot RWD-6 rozbił się podczas gwałtownej burzy pod Cierlickiem Górnym koło Cieszyna. Kilkanaście dni wcześniej zwyciężyli w zawodach lotniczych w Berlinie, a było to kolejne z długiej listy ich osiągnięć. Po katastrofie pojawiły się liczne artykuły, książki i okolicznościowe wydawnictwa, jak pocztówka z oddającym ówczesne nastroje podpisem świętej pamięci porucznik Franciszek Żwirko, wszecheuropejski bohater przestworzy, sława i duma Polski, poległ śmiercią lotnika. Śmierć Żwirki i Wigury budziła nie tylko wielkie emocje społeczne, ale była też sprawą wagi państwowej. Rozwój lotnictwa należał do kluczowych kwestii wojskowych w skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Polski lat 30. Także Janusz Meissner, pilot wojskowy, uznany, choć młody pisarz, opublikował już w roku katastrofy książkę Żwirko i Wigura – Załoga RWD. Był to dopiero początek kariery najbardziej znanego twórcy dwudziestowiecznej literatury polskiej o tematyce lotniczej. Co ciekawe, książka cieszyła się taką popularnością, że do wybuchu II wojny światowej rokrocznie ją wznawiano. Zakochaj się w antykwariatach. Akcja społeczna.